chwilę rozpoczniemy nasze obrady. Niestety mam złą wiadomość na początek, że urządzenie nasze odmówiło posłuszeństwa i będziemy czytać listę obecności. Dlatego bardzo proszę Państwa radnych o przybycie na salę obrad, bo za chwilę rozpoczniemy obrady 67. sesji Rady Miasta Krakowa. Thank you.
i zachowanie ciszy. Proszę Państwa, co do protokołu 63. sesji posiedzenia z dnia 19 grudnia oraz 64. sesji posiedzenia 9 stycznia, jeżeli są uwagi, to proszę, jeśli nie ma, protokoły zostaną podpisane. Komunikat między sesji w ramach krakowskich obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego zostało przygotowane okolicznościowe wydanie świetnika pieśni patriotycznych z płatką poświęconą powstaniu. Dostaliście Państwo przed chwilą te świetniki rozdane przez pracowników Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana. Szanowni Państwo, bardzo ważna informacja, to proszę radnych o zdumienie. Szanowni Państwo, na drodze Wydziału Finansowego zostało przesłane Państwu oświadczenia wyprzejmą prośbą i wypełnienie i przekazanie do sekretariatu pokoju 202 w terminie do dnia 13 lutego. Powyższe oświadczenia są potrzebne w celu sporządzenia prawidłowych informacji o dochodach oraz programie graniczach na podatek dochodowy w 2012 roku. Bardzo proszę na to uwagę, wracam, termin jest bardzo taki zapisny i ścisły. Jest to właściwie, powiedziałbym, nie oświadczenie podatkowe, tylko dokument, który pozwoli, aby to oświadczenie było precyzyjne. Bardzo proszę o dostarczenie tego w dniu dzisiejszym do pokoju 202. Proszę Państwa, kolejne informacje międzysesyjne. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących rezolucji nr 44/62 przez 12 Rada Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie nowelizacji ustawy. Ja bardzo proszę Państwa radnych o umożliwienie mi odczytania komunikatów i proszę ich wysłuchać. W zakresie umożliwienia otrzymania dotacji z budżetu państwa przez gminę, której Rada Gminy podjęła uchwałę, której zobowiązała się zatrudnienia lokalu mieszkalnego imienia repatriantom i to zawarte na czas nieokreślony umowy nadającej instytucji prawnej lokalu mieszkalnego. Kolejna informacja, stanowisko prezydenta miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody na osobę uchwały nr 63, ale przez 9.13 Rada Miasta Krakowa. Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomocy finansowej z tytułu urodzenia się dzieci. Kolejna informacja. Na ręce przewodniczącego Rady Miasta Krakowa wpłynęło do radnych zaproszenie od Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka na okazjonalną imprezę, jak się robi w Krakowie, gościem komisji był dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Towański. Dzisiaj w Holu Kamiennym od 12 do 12.30 zostanie zorganizowany kepenik, projekt obywatelski artystyczno-urzędniczy dotyczący ochrony przeszłości populacji ptaków wyjątkowej Krakowa, głównie sito i krzyków, ponieważ odbędzie się to podczas obrad sesji, przewodniczący obradom sesji ogłosi półgodzinną przerwę. Teraz mogli uczestniczyć w powyższym przedsięwzięciu, za to, że zostało wezwane logo elektroniczną oraz dostarczone. Panią radną Janko, bardzo uprzejmie proszę o umożliwienie prowadzenia sesji. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, na prośbę Kancelarii Prezydenta uprzejmie informuję, iż w ramach Forum Zbliżającego się Stulecia Partnerstwa Krakowa i Lipska odbędzie się koncert Lipski Orkiestry Symfonicznej Rozgłośni MDR. Zaplanowany na dzień 20 marca tego roku w Stulecie Krakowskim. Orkiestra prezentuje utwory Beethovena, Brahmsa, Krzysztofa Pendereckiego. Ze względu na pośrednią liczbę miejsc w Krakowie, jak i szerokie zdolności, zaproszenia będą dystosowane wyłącznie po wcześniejszym przez Państwa deklaracji chęci uczestnictwa w koncercie. Jeżeli są Państwo zainteresowani, nie czekają Was przyjęcie zaproszenie, tylko zgłoszmy gotowość udziału w tym koncercie. Proszę zgłaszać to do Kancelarii Rady Miasta, pokój 202 do dnia 18 lutego. Porządek obrad, proszę Państwa, 67. sesji Rady.
poparcie, panie sekretarzu. System działa, możemy włożyć karty, za chwilę będziemy się pożytkować działającym. Proszę o uwagę. Ja mam dwa wnioski dotyczące pożytku. Zwracam się z prośbą o zdjęcie z pożytku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym do lokalu mieszkalnego przy ulicy Węgierskiej 10. To jest druk 1133. Oraz zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym do lokalu mieszkalnego przy ulicy Lewarskiej 12. To jest druk 1135. Uzasadnienie tych wniosków było przedstawione na komisji mienia. Tylko streszczę, mianowicie wyrokiem na panem osobom administracyjnego została stwierdzona nieważność niektórych przepisów uchwał Rady Miasta odnoszących się do zasad gospodarowania nieruchomościami. Ta sprawa przed podjęciem tych uchwał wymaga analizy pod kątem, na ile ten wyrok może mieć wpływ na Nie, proszę Państwa,
32 osoby za wnioskiem, 1 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że wniosek na projekt uchwały według druku 1133 został przyjęty w porządku obrad. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, interpelacje rady. Przypominam, proszę Państwa, o zgłaszaniu interpelacji w formie elektronicznej przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają mnie zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu swojej interpelacji na piśmie zgodnie ze statutem miasta Kraków. Bardzo proszę, proszę Państwa, przechodzimy do interpelacji. Proszę zgłaszać się elektronicznie. Pierwszy widzę Pan Radny Woźniakiewicz. Bardzo proszę Panie Radny o wejście w miejsca. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, wczoraj, jak widziałem osobiście, również w godzinach nocnych na terenie byłego pasa startowego lotniska Rakowice-Szczyżyny trwały pośpiesznie prowadzone prace przy rozbiórce nawierzchni tego obiektu. Na naszych oczach, na oczach mieszkańców dzielnicy 14 Szczyżyny, nie zabytkowy obiekt byłego krakowskiego lotnictwa. Nie wiem, Panie Prezydencie, nie wiem, Szanowni Państwo, czym spowodowany był ten dziwny pośpiech, który sprawił, że prace prowadzone dzielnią nas. Nie przekonują mnie medialne zapewnienia inwestora, że chodzi jedynie o odbudowę infrastruktury rekreacyjnej i nasadzanie zieleni. Infrastruktury rekreacyjnej, która potem ma towarzyszyć osiedlu, które w tym rejonie akurat jeszcze nie powstało. Uprzejmie proszę zatem o przeprowadzenie pilnej kontroli niniejszej inwestycji przez odpowiednie służby konserwatorskie oraz służby nadzoru budowlanego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Dziękuję uprzejmie za przekazanie pisemnej formie interpelacji. Proszę bardzo, zgłaszamy kolejne interpelacje. Pan Radny prosi o zgłosić do protokołu. Dziękuję. Pan Radny Borewski, proszę uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Radny Sikarski również składa interpelację do protokołu. Proszę bardzo, Pan Radny Sikarski. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zasygnalizuję sprawę interpelację. Pierwsza interpelacja dotyczy trudnej sytuacji finansowej. Państwa radnych oraz osoby towarzyszące nam dzisiaj na sesji, proszę o uwagę, Pan Radny Bilacki zgłasza swoją interpelację. Pierwsza interpelacja dotyczy trudnej sytuacji finansowej Szpitala Żeromskiego i okoliczności doprowadzenia do tej trudnej sytuacji finansowej. Druga sprawa dotyczy przetargu, a w zasadzie braku wpisania do przetargu poboru tramwajowego podczas realizacji linii tramwajowej do pędu przejdziemy Marki. Trzecia sprawa dotyczy przebudowy ulicy Mokraniec. Kolejna sprawa dotyczy interwencji mieszkańców z osiedla Kurczej przy ulicy Kuchnińskiego. Kolejna sprawa dotyczy ochrony środowiska mieszkańców dzielnicy Zwierzyniec. I ostatnia sprawa dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na interpelację moją z dnia 9 stycznia. To była interpelacja, która dotyczyła listy szkół przekazanych do likwidacji. Chciałbym prosić o uzupełnienie odpowiedzi na moje pytanie drugie tej interpelacji, gdzie jak zrozumiałem, odpowiedź powinna jednoznacznie zostać podana. Z odpowiedzi, które otrzymałem, nie jest to odpowiedź jednoznaczna. To samo dotyczy pytania numer 3. Natomiast pytanie numer 4 odpowiedziano na pytanie. Dlatego chciałbym ponownie tą interpelację poprosić o konkretną odpowiedź również na pytanie numer 4 interpelacji w sprawie likwidacji szkół z dnia 21 stycznia. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu Starskiemu. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zgłosić interpelację? Witam więc naszych Pana przybyłego prezydenta i Panu prezydenta naszej obrady i również Pana skarbnika i mam nadzieję, że nam nie będzie Pan skarbnik przeszkadzał w obradzie. Bardzo proszę, czy mamy jeszcze jakieś interpelacje? Jeżeli nie ma, proszę Państwa, to bardzo proszę Pana sekretarza o ustosunkowanie się do odpowiedzi na interpelację rady. Szanowni Państwo, ja skończę, tylko informuję, że na poprzedniej sesji 30 stycznia zgłoszono 20 interpelacji, prezydent na 6 z nich udzielił odpowiedzi co do pozostałych
ten termin startowy jest 20 lutego. Dziękuję panu sekretarzowi. Proszę państwa, przechodzimy do procedowania już kolejnych porządków naszych obrad.